Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Michał, witam was w kolejnej sesyjce z Daxtera na konsolę PlayStation Portable aka PlayStation Portable aka PSP. Dobra, ostatnim razem poznaliśmy fabułę gierki. Zatrudniliśmy się u naszego pana Osmo. Byliśmy w hotelu. W zasadzie to poznaliśmy pewną kobietę. Ona się Taryn nazywała. Tak, dokładnie Taryn. Została ona wysłana właśnie na... W zasadzie to ona została wysłana do Construction Site, bo pamiętam, że tam ją żeśmy spotkali. I w zasadzie też mieliśmy konfrontację z minibossem w Breezy Valley. Tam również zrobiliśmy 100%. Oraz mieliśmy walkę z fałszywymi golami w śnie Daxtera. A dzisiaj udajemy się do baru Hip Hog. Za pomocą tego oto skuterku, który w zasadzie jest dosyć fajny, przynajmniej moim skromnym zdaniem. No i co? Taryn tutaj już na nas czeka, więc myślę, że bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Zobaczmy, co tu ciekawego teraz odkryjemy. Dry your tears, gorgeous! I have returned. Well, bug boy, I see that you're still breathing. Alive and kicking. Kicking butt, that is. Yeah, great. Well, you might as well have this. It's a little modification for that sprayer pack. Sweet! What's it do? Pressure boost. Try it out. Oh, this should be amusing. Oh, I can handle the pressure, baby. Ah! I actually hadn't thought of that. Oh, by the way, it only lasts a few seconds. Just keep the drinks on ice, baby. I'll be back before you know it. Więc dostaliśmy fabularny upgrade od Taryn, dzięki czemu teraz nasza spluwa ma możliwość taką, że kiedy ją wystrzelimy, to możemy normalnie ją lewitować. No, wiecie, o co chodzi. Będę mógł to wam potem zademonstrować zresztą. Zanim jednak polecimy dalej do tego baru, to pójdźmy do góry, ponieważ tam mamy właśnie Precursor Orby, ponieważ ja sobie te lokacje ćwiczyłem przed nagrywaniem. O właśnie, coś takiego możemy teraz robić. Czekajcie, już wam zaraz pokażę. Jump and press circle. Więc uwaga, coś takiego możemy teraz robić. Całkiem przydatna umiejka i przy okazji dzięki temu łatwiej będzie można kontrolować teraz Daxtera, jeżeli będzie chciał się, powiedzmy, do jakichś sekwencji dostać, gdzie nie mógłby się normalnie w rzeczywistości dostać. Dzięki temu upgrade'owi fabularnemu będziemy mogli wrócić do pierwszej lokacji w hotelu, gdzie będziemy mogli tam zdobyć brakujące orby, które tam no niestety ominąłem, ponieważ nawet nie miałem możliwości ich zebrania. Prawda, Justyna? No, jeszcze Justyna jest tutaj ze mną. Tam w tle oczywiście, ale ja jej nie pokażę, bo sobie tego nie życzy, prawda? A co, jak skomentujesz Daxtera? A może jakoś inaczej? Spoko loko. Tutaj widzę, że sobie grali w lotki. Pewnie ten, kto nie trafił, to musiał walić z driny. Razy 10. Okej, tutaj mamy orby, orbiki. Warto sobie tutaj te lokacje wyczyścić stuprocentowo, chociaż, no mówię, pewnie będą niektóre lokacje, do których będę musiał wrócić w troszkę inny sposób, tak więc nie martwcie się. Tutaj nie ma czym się stresować. Daxter, never thought I'd actually be glad to see you. Anyway, I've lost pressure at the taps and the valves need to be reset. Trouble is, nobody's been down there in months. I know you don't need any more motivation than that. W ogóle jak ta babka ma na imię? Szczerze nawet nie mam pojęcia, nawet nie przedstawiła się ani nic. Więc barmanka, innymi słowy barmanka dała nam misję, byśmy weszli do kanałów, innymi słowy. Czyli po prostu bravery zaczynamy teraz. Może to nie do końca są kanały, ale po prostu idziemy do jednej z lokacji, którą za bardzo nie lubię ze względu na to, że tutaj między innymi stanąłem 2 lata temu, jak sobie tak ćwiczyłem Daxtera. Ej, fajna minutka leci sobie teraz.
Nie, no całkiem spoko nutka leci. Nie mogę tutaj, że tak powiem, narzekać, bo serio wpadająca jest w ucho. A przy okazji tamtą szklankę skosiliśmy. O, tutaj orbik jest. A tak w łatwym miejscu bym orbika ominął. Tam widzę, że już kolejny jest. Dobra, tutaj nic nie ma. Spoko, luzik. Mam nadzieję, że wszystkie skaldżemy i precursor orby się uda zebrać. Dobra, nie skaldżemy, tylko goldżemy, no bo przecież to jest zanim w ogóle coś takiego jak skaldżem się pojawiło oficjalnie. No ale dla mnie niestety to są skaldżemy, ponieważ przypominają one te nasze skaldżemy z Jacka dwójeczki i trójeczki. Nic na to nie poradzę, to jest zboczenie fabularne tak zwane. O ile ktoś tam, nie wiem, ogarnia, o czym ja teraz w ogóle mówię. Jeżeli oglądaliście oczywiście serię z Jacka dwójki. Jeżeli nie oglądaliście, to serdecznie polecam, bo myślę, że seria warta uwagi. Zresztą każdą serię polecam sobie obczaić na moim kanale. Oczywiście, jeżeli ktoś nie chce, to nie zmuszam. W ogóle muzyka, jak i samo otoczenie jest całkiem spoko. Uważam, że naprawdę graficznie ta gra źle nie wygląda. Może nie jest ona najpiękniejszym tytułem na całym świecie, bo uwierzcie mi, są lepsze gry na PSP. No ale jak na taką grę z serii Jak and Daxter, no to całkiem ładnie się ona prezentuje. Wiem, że też można wymusić normalnie w tej gierce 4K w emulatorku PPS SPP. Ale ja tego nie chcę robić, ponieważ mimo że nie mam nic do grafiki 4K, to uważam, że jednak takie... To już troszeczkę jest takie, moim skromnym zdaniem, przeginka, lekko mówiąc. No bo nie ukrywajmy, ale gierka nie jest stworzona pod rezolucję 4K, 4K, więc niech ma taką, jaką ma i nikt nie będzie raczej narzekał. Ja tą w ogóle sesję też na zapas nagrywam, ponieważ jutro no, nie będę jakby dostępny, bo jutro jadę odwieźć Justynę. Więc tja. Więc po prostu wolę mieć to w razie co na zapas nagrane, że jak wrócę, to żebyście mogli mieć tam dodatkowe odcinki. Prawdopodobnie z tego wyjdą 2 lub 3 odcinki, więc easy man. Postaram się zrobić jak najwięcej, aczkolwiek nie obiecuję. Bo na razie siedzimy 8 minut, a nawet nie jesteśmy w połowie drogi do tej lokacji, ponieważ tak jak mówiłem, staram się zbierać jak najwięcej tych precursor orbów, bo mam łatwą możliwość, więc czemu nie mam z tego skorzystać? Taka jest prawda. No to tylko tak zwany głupek by z tego nie skorzystał. I też w ogóle nie wiem, jak tutaj zdobywać te skaldżemy, bo powiem wam szczerze, że to jest dosyć ciężkie. Ze względu na to, że wydaje mi się, że fizycznie nie jesteśmy w stanie zebrać wszystkich skaldżemów, bo żeby zebrać te wszystkie skaldżemy albo goldżemy, to musielibyśmy ginąć non-stop, bo to dzięki temu, że giniemy, również te mobki się na nowo respawnują. I dają ich co najmniej więcej. O, udało się nam tutaj 15 orba zebrać. Woo! A, to jest typowe często. To ja robiłem jakby 2 lata temu, tutaj jakby ginąłem 3 lata temu, też ginąłem tutaj, więc nic szczególnego się nie zmieniło. Nie ma żadnej różnicy między mną te x lat wstecz. Po prostu dalej jestem gówniany w tę gierkę, nie ukrywajmy tego. O! I tutaj przy okazji klateczkę sobie mamy, bo czemu by nie? Ile mamy? 12% już, kurde, ładnie, ładnie stoimy. No i teraz będzie mykens, żeby zdobyć tamte orby. No to zaraz ogarniemy, spokojnie. Czekaj ta ludziska, zaraz to ogarniemy. Z tymi orbami zawsze miałem tutaj problem, więc spoko luz, nic się nie zmieniło. Żadne nawet stworki nie przylecą.
Właśnie, kurde. Jak ja to wtedy zrobiłem? Dobrze, udało się. Teraz możemy lecieć dalej. Teraz uwaga na tą parę wodną. Okej. Tu już jest wszystko w pożądalu. Tam nic nie ma? Żadnego orba ani nic? Nie, nie widzę, żeby tutaj cokolwiek było, więc myślę, że jest Gitarson, Siemanson. 20 orbków. Wow, 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 wow. No to nie do końca było dobre z mojej strony. Okej, tam nic nie widzę. Więc lecimy dalej z koksałką. Sorki, że ja naprawdę tak teraz tutaj mało mówię, ale staram się skupić, bo to nie są zbyt łatwe sekcje. Na pewno wszystko zebrałem? Nie, nie wszystko, no oczywiście, że nie wszystko. A tutaj orb, proszę pana? Panie Daxterze. Halo, halo, proszę się ogarnąć natychmiast. Musimy zrobić chyba z wysokości bardziej, wiecie? Bo nie widzę innego sensu. O, dokładnie tak. Trzeba było z wysokości to zrobić. Jak najbardziej. Ile mamy tutaj tych? 35 do zebrania. Myślałem, że gorzej będzie. Dobra, 19. Supi. Supi, supi, supi. Aby na pewno wszystko zebrane? Jo, wszystko. Kurde, wypierdzielać ode mnie. 22. Nice one. Że też nie pamiętałem w ogóle o tym Precursor Orbie, nie? Bez kitu, bo jak ja sobie ćwiczyłem, to od razu wiedziałem, że on tutaj jest. Ale kurde, widzicie? Trzeba dlatego... Ja muszę siebie bardzo mocno kontrolować, ponieważ... Przez to, że ja troszeczkę przed Bydgoszczą urosłem w piórka i wiecie, wychodziłem z założenia, że o, sobie przećwiczyłem, to teraz właśnie wychodzą takie właśnie ewenementy, że o czymś zapominam jednak. A nie ukrywajmy, to nie jest do końca dobre. To wręcz woła o pomstę do nieba. Już, jak już... Na razie mamy 29, nic tutaj chyba nie widzę, żebyśmy pominęli. Okej. Tutaj tego sobie skosimy w taki, a nie inny sposób. Dobra, zdech pies. 30. Okej. O, apteczka. Proszę mi apteczkę wziąć. Dziękuję. I nic tam nie widzę, aczkolwiek wlazłbym tam do góry mimo co. Tak w ramach takiej pewności stuprocentowej, aczkolwiek nie wiem czy... Nie no, Daxter nie chce tam doskoczyć. A może? No, tych butelek nawet się nie da zniszczyć, więc o czym my tutaj w ogóle dyskutujemy? Sam chciałbym wiedzieć. Żadnych orbów ani z jednej, ani z drugiej. O, widzę tutaj, że pan koleżka, kurde. Chce się klepać. 24, dobra. Tutaj trzy już są obok siebie. No tych to ciężko jest, żebym ominął. Mówię, ta gierka mocno przypomina mi Jacka jedynkę pod tym względem, że mamy tyle tutaj orbów. Nie mogę powiedzieć, że najsłabszego Jacka, bo w końcu to jest pierwszy Jack, aczkolwiek względem dwójki czy trójki, no to wypada trochę słabiej. Bo jednak mam większą nostalgię do dwójki niż... do jedynki. Ale tak samo mam na przykład z trójką, że wolę osobiście dwójkę niż trójkę. Trójka zbyt dużo mindfucku fabularnego wprowadziła, jak dla mnie. Nie jest to może zła gra, ale po prostu... No, troszeczkę wiecie. Czy mi się uda te cholerne orby zebrać?
Czekajcie, inaczej to zrobimy. O, dokładnie tak. Dobra, 33. Chyba mamy wszystkie na chwilę obecną. Mogę się oczywiście mylić, ale wydaje mi się, że żadnego nie pomijałem nigdzie. Przynajmniej staram się każdą tutaj, każdy fragment zeksplorować na samiutki koniec. Tak więc może faktycznie coś pominąłem, coś o czymś nie wiem. 13% nadal mamy, ha? Tylko 1000 orbów do zebrania. Ja wiem, że drugi raz na to zwracam uwagę, ale względem na przykład pierwszego Jacka, no to tutaj to jest diametralna różnica. No tam mieliśmy 2000, a tutaj tylko 1000. Z takimi punktami zdrowia, z czym do ludzi, tak jak to by Nero powiedział, pozdro poćwicz. Pozdro 600. Tutaj mamy już checkpoint. Pamiętam po mojej sesji treningowej, kiedy właśnie ginąłem w taki, a nie inny sposób, to tutaj właśnie był checkpoint, więc jesteśmy przygotowani na tego typu rzeczy. Dobra, tutaj u góry się tylko gaśnie. Dobra, to już mamy zebrane. Wszystko pod kontrolą, nie ma tutaj nigdzie orba. Nie ma. Kontynuujmy dalej. No szkoda, że muszę cały czas swoje nędzne życie poświęcać, no bo no nie jest to zbyt fajne, nie powiem, że nie. Pamiętam jak to ten, jak Zaki sobie ćwiczył akurat te lokacje i tutaj miał problemy, żeby spalić tę pajęczynę. Trochę wtedy śmiechłem, nie powiem, że nie. Ale no, każdy jakoś musiał zaczynać od Dextera. Ja sam lepszy nie jestem w tej gierce. Uwierzcie mi, ja jestem taki lamus, że niektórzy, kurde, oglądający ten let's play, wiedzący jak się w tę gra, po prostu będą facepalmami napierdzielać na prawo i na lewo. Uwierzcie mi. Sam lepszy nie jestem. No to jeszcze 10 tam brakuje. Może lokacja będzie kolejna na 100% zrobiona? Kto wie? Chciałbym. No ale tutaj nic nie mieliśmy do niszczenia. Szkoda. O, co my tu mamy? Jesteśmy już, kurde, pod stolikiem. Czy pod czymś, nie wiem. To ma przypominać stół, ale stołem do końca nie jest, bo jesteśmy pod jakąś platformą, na której jest beczka. Zapytaj beczkę. Ta, wiem, nieśmieszny jestem. Zdaję sobie z tego sprawę.